wyższe i wesel się w niebie. Proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Bądźże pozdrowiona, hostyjo żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami.
Panno łaskawa. Panno wierna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami, przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Dużo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chory, módl się za nami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Pociecho migrantu, módl się za nami. Pocieszycielko strapiony, módl się za nami. Wspomożenie wierny, módl się za nami. Królowo aniołu, za nami. Królowo patriarchu, módl się za nami. Królowo proroku, módl się za nami. Królowo apostołu, módl się za nami. Królowo męczenniku, módl się za nami. Królowo wyznawcu, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzi, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się.
Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Polecajmy Matczynej opiece dzieci naszej parafii, które przygotowują się do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej, młodzież maturalną, która już niebawem rozpocznie swoje egzaminy dojrzałości. Polecajmy młodzież, która przygotowuje się i niebawem za miesiąc przyjmie sakrament bierzmowania. Polecajmy ich wraz ze świętym Bernardem z Clairvaux. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami, Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Powołani w Kościele, to hasło tegorocznego tygodnia, który przeżywamy, modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego. Prośmy o nowe powołania słowami świętego Jana Pawła II. Panie Jezu, który powołujesz tego, kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach, pomóż przezwyciężać i nasze trudności, młodzieży współczesnej. A jeżeli powołujesz kogoś z nas, aby poświęcić go w całości sobie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I tak niech się stanie. Amen. Modlitwą suplikacji prośmy o pokój dla Ukrainy, odmianę serc agresorów. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie.
od nagłej niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. W czasie tegorocznych tak zwanych czytanek majowych ubogacamy naszą wiarę, znajomość Kościoła rozważaniami poświęconymi planowanej na 10 września beatyfikacji sług Bożych rodziny Ulmów. Dzisiejszy temat rozważania: pośredniczka łask. Zdumiewająca jest prędkość światła. Wynosi około 300 tysięcy kilometrów na sekundę, co może dorównać prędkości promienia. Łaska to światło duszy zaczerpnięte z boskiej światłości. Cudownie ubrany świat w piękną wiosenną szatę wieści odrodzenie życia. Urok majowej ziemi cieszy oko i serce. Liturgia wtóruje wiośnie i wychwala Maryję, bowiem w Bożym planie zbawienia pojawienie się niewiasty obleczonej w słońce było tym, czym światło słońca i księżyca na początku stworzenia. Juczenka zajaśniała najpierw, a z niej narodziła się światłość świata, Jezus Chrystus. Ludzkie oko z właściwą sobie akomodacją odbiera światło lub doświadcza ciemności. Dzień i noc nieprzemiennie znaczą życie człowieka. Czasem bywa, że jest on na dłużej pozostawiony w ciemnościach i nie chodzi tu o noc, ale o stan ducha pogrążonego w grzechu. Pierwszy grzech wypędził z raju Adama i Ewę, a jego skutek stał się dziedzictwem pokoleń. Jezus przez krzyż i mękę swoje odkupił człowieka, otworzył bramy miłosierdzia i dom Ojca. Zmartwychwstanie rzuciło nowe światło na nieśmiertelność. Ludzki los nie kończy się śmiercią. Przed nim jest perspektywa wieczności. Nowy Adam Chrystus i nowa Ewa Maryja pośredniczą w korzystaniu ze skarbnicy łask. Nawet najbardziej zainfekowane grzechem ludzkie serce może doświadczyć przemiany, o ile zwróci się z ufnością do Bożego miłosierdzia w myśl zapewnienia. Tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Warunek jest jeden – zerwać z grzechem i naznaczyć życie łaską Bożą. Beatyfikacja rodziny Ulmów będzie ukazaniem ich życia w świetle łaski. Świętość osiąga człowiek współpracując z łaską, a zażyłość z jej pośredniczką i źródłem sprawia, że bieg ku niebu jest sprawniejszy. Jeżeli zapytamy, jaka była relacja Józefa i Wiktorii do Maryi, pośredniczki łask, to odkrywamy, że okazywali ją przez modlitwę. Każdym zdrowaś Maryję odmawianym różańcem i nabożeństwami maryjnymi. Żyli w czasie, gdy prawda o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny niosła światu radosną wieść, podobnie jak objawienia w Lourdes. Nie było jeszcze dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, bo ten został ogłoszony dopiero po ich tragicznej śmierci w 1950 roku. Ulmowie nie rozcząsali aż tak dogmatów wiary. Z prostotą przyjmowali skład apostolski i katechizmowe prawdy zapisane jako pytania i odpowiedzi. Na pewno nie mieli obiekcji, że Maryja przesłania Jezusa, bo prosta wiara przyjmuje rzeczy prosto, bez zbędnych filozoficznych dociekań,
zaprzeczeń, kwestionowania. Matka Boga to Matka Boga, pełna łaski, bo niepokalana, wybrana, więc została matką od wyrażenia zgody swoim Fija. Być może właśnie Maryjne Niech mi się stanie stanowiło odniesienie do rzeczywistości, jaka się wokół Ulmów działa. Rodzina zginęła w Wigilię Zwiastowania Pańskiego. Oni też powiedzieli Bogu tak na swoje życie i powołanie. To złączyło rodzinę z Maryją. Codzienność Nazaretu była im bliska poprzez wiarę i własne ubogie życie z pracy rąk. Kontemplując zaś obraz markowskiej Pani, czyli Maryi z Dzieciątkiem na ręku, mogli przyglądać się tajemnicy wcielenia i boskiemu macierzyństwu. Rodzina, która posiadała 6 dzieci, choć po ludzku nie obfitowała w dostatek, ale na płaszczyźnie wiary otrzymała dość łaski, by codzienność była realizacją Ewangelii, a szczególnie miłości Boga i bliźniego. Kalendarium ich życia to dni wypełnione pracą, łaską i dobrymi czynami, które się pięknie rozprzestrzeniały. Panie Jezu, prosimy o Twoje błogosławieństwo eucharystyczne. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpił czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie wynieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu nim Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Chwalcie łąki umajone,
góry, doliny zielone, chwalcie cienistę gaiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Co igra z morza falami, powietrzu buja skrzydłami. Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec plata. Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec plata. Ona dzieł boskich korona, nad anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Wdzięcznym strumyk i mruczenie, ptaszęta słodkim kwilenie. I co czuje, i co żyje, niech z nami chwali Maryję. I co czuje, i co żyje, niech z nami chwali Maryję.